Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i... Ja. I Nuri, oczywiście. Jak widzicie, jesteśmy w samochodzie, to znaczy, że jesteśmy znowu w trasie. Bo co dobre, to szybko się kończy. Skończyły się wakacje, przynajmniej dla nauczycieli. I musimy wracać z powrotem do Erciś. Szkoła ostatecznie zostanie otwarta dopiero pod koniec września, przynajmniej na razie jest taki plan. Ale nauczyciele zawsze jeszcze pod koniec wakacji mają takie szkolenia, spotkania przygotowujące do nowego roku szkolnego. I w pierwszej wersji miało się to w tym roku odbywać przez internet, ale ostatecznie minister edukacji postanowił, że jednak to będzie w szkołach i to nie w szkołach obojętnie jakich, tylko w tych, w których nauczyciele są zatrudnieni. Więc mimo tego, że dla dzieciaków jeszcze jest miesiąc wakacji, to my musimy wracać, bo Nuri w poniedziałek musi być w szkole. No właśnie, dzisiaj jest, jak to nagrywamy, 21 sierpnia, piątek, jest około godziny 10 rano, jesteśmy już kawałek za Burdur, właściwie to dojechaliśmy już do Isparty. Teraz pokażę Wam tutaj mapę, jaką trasą będziemy jechać. Jeżeli oglądaliście ostatni vlog, to będziecie tą trasę kojarzyć, bo jedziemy tą samą drogą. I tym razem też planujemy przejechać tą trasę w 2 dni z noclegiem, chociaż teraz zupełnie nie wiemy, gdzie ten nocleg nam wypadnie. To się okaże, dokąd uda nam się aż dojechać, spontanicznie tym razem. A jeżeli jeszcze nie widzieliście ostatniego vloga, jak jechaliśmy z Erciś do Burdur, to tutaj dodaję Wam link, sobie zobaczcie. No i jedziemy. Are you hearing my words? I'm saying to you, 'cause I'm looking in your eyes, you're looking past mine, but I'm just trying to break the cycle. Why are you staring at the door? I'm in the way. If you're leaving, that's fine, but don't forget your pride, 'cause I'm just trying to break this cycle. Zatrzymaliśmy się na chwilę w Eirdir, żeby zrobić zakupy jakieś na drogę. Ale to miejsce już znacie i z ostatniego vloga z podróży i z naszego vloga z wypadu nad to jezioro z naszą turecką rodzinką. Tutaj Wam podam link. Zobaczcie, jakie piękne. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Dzień dobry. Jedziemy za takim pierdkiem. Nie mamy jak go wyprzedzić na razie, bo są ciągle zakręty. No. Jak on jedzie w ogóle? Przecież tam... No bo nie ma nikogo. Zobacz, jedzie po tym pasie, co z naprzeciwka jadę. Dlatego też nie mogę go... On chyba specjalnie tak, żebyśmy no, nie próbowali go brać. A czekaj, tu zjechał trochę tak. I on chyba po prostu zakrętów nie wyrabia, wiesz? Zobacz, zobacz. Ale ty nie jedź tak za nim. Dzisiaj są fale na jeziorze też. No zobacz.
co pan kierowca pije? Kawa. Nie widać. Ja piję takie coś. Dobry skład, jakby co jest dostępne w Migrosie. Nie wiem, czy w innych marketach też. Tylko owoce i woda w składzie. Polecam. Przejechaliśmy około 300 km, jesteśmy w mieście Konia. No i jedziemy na Adane. Zobaczcie, to są te pola słoneczników, które pokazywałam wam w ostatnim vlogu. No i słoneczniki już są teraz takie rozklapciane. Nie ma się do czego zatrzymywać. Halo? Skoro nie ma się przy czym zatrzymywać i czego nagrywać po drodze, a ta trasa z Koni do Adany to jest chyba najnudniejsza część trasy, to jest zupełnie prosta droga cały czas, no to chwilę pogadamy. Ci, którzy uważnie oglądają nasze vlogi, pewnie już to zdążyli zauważyć i napisać w komentarzu, ale my też powiemy, jak się pakowaliśmy na wyjazd do Burdur, to mówiliśmy wam, że będzie taki plan, że będziemy podróżować w okolicach Burdur i Antalii i się wakacjować, a ostatecznie spędzaliśmy tylko czas z rodzinką i gdzieś tam jeździliśmy w najbliższej okolicy Burdur tylko, co zresztą po vlogach widzieliście. Dlaczego? Dlatego, że zupełnie spontanicznie zmieniliśmy auto i wyszczupliły się portfele, więc wiadomo, jak to jest. Wakacje takie z dłuższymi podróżami muszą być odłożone na później. Ale teraz przynajmniej bardziej komfortowo nam się jedzie tą długą trasę, prawda? Tak, jasne. No właśnie. Ale słuchajcie, jak wszystko się uda, to jeszcze czeka nas pewna atrakcja.
już niedługo, ale nie będę na razie nic mówić, bo nie chcę zapeszyć. Teraz są takie czasy, że nie wiadomo. Więc jeżeli się uda, to sami zobaczycie niedługo w następnych vlogach. A już teraz trzymajcie kciuki, żeby się udało. Jedziemy cały czas tą nudną trasą konia Adana. Jest godzina 16, ale już mało do Adany zostało. Mamy taką ładną drogę. I niedługo zacznie się płatny odcinek autostrady. Autobus Wangel. O, no to wiadomo, dokąd jedziemy, do Van. Jesteśmy w Pozanty, czyli w miejscowości, w której w ostatniej naszej podróży mieliśmy nocleg. Ale jest dopiero godzina 16:30, więc tym razem tutaj na pewno nie będziemy nocować. Zatrzymaliśmy się tylko na jakieś jedzenie. Na razie przejechaliśmy niecałe 600 km. Idziemy zobaczyć, co tu mają dobrego do jedzenia. Standardowo kolonia. Ja zamówiłam szaszłyka z kurczaka. Tu mamy przystawki, to jest jakaś pasta paprykowa pewnie. Sałatka i ostre papryki. A nuri Adana kebab. No jest godzina 17:30. Najedzeni za to wszystko, co widzieliście, zapłaciliśmy 64 liry. Teraz kurs jest 50 groszy około, także jak podzielicie sobie tą cenę na pół, to będziecie mieć w złotówkach. No i co, ruszamy dalej w drogę. Nasz plan jest taki, żeby dojechać dzisiaj do Gaziantep, bo tam sobie zarezerwowaliśmy nocleg. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. Jedziemy dalej. To jest najgorszy odcinek drogi. Ciągle tutaj po prostu albo jakieś tiry się wtryniają, potem osobówki też szaleją i tak każdy sobie zmienia pasy jak chce, nie używając w ogóle sygnału. I trzeba się tutaj trochę we wróżkę bawić, bo nigdy nie wiesz, kto ci wjedzie przed nos. Pozanty. O! Ile tych... O, jedy. Ten się wpieprza teraz. Mam się wpieprzyć? Nie. No, no. Patrz, patrz. No co za debil. Jedzie czy nie w końcu? Czemu to trzymasz? Bo się stresuję. To nic nie daje, krótki wypadek. Który się pyta, czemu to trzymam? Nawet będziesz miała rękę na ten złomę.
prowadzi. Tak mi się wydaje, że jak tak będę trzymać, to zatrzymam auto, jak będzie trzeba. Normalnie atrakcje. No, super atrakcje. 50, ile ty jedziesz? 100, weź hamuj. 120. Jesteśmy w Gaziantep, zrobiliśmy około 900 km, jest godzina 21 i jesteśmy w takim hotelu, który się nazywa Öğretmenevi, czyli dom nauczyciela. W całej Turcji są hotele przeznaczone dla nauczycieli. Osoby, które nie są nauczycielami, też mogą się w takim hotelu zatrzymać, ale po wyższej stawce. A my z tego względu, że Nur jest nauczycielem, płacimy za dobę, za ten pokój dwuosobowy 150 lir ze śniadaniem w cenie. Tak wygląda pokój dwuosobowy. Lustro tutaj. Mamy możliwość zrobienia herbaty. Telewizor, klima, wiadomo. Tu jest wielka szafa. Lodówka i tutaj łazienka, tak wygląda, prysznic, tutaj kibelek, tutaj szafka z lustrem i umywalka z szafką, tak. No dobrze, jesteśmy zmęczeni, wykończeni, więc teraz już tylko ogarniamy się, idziemy do spania, więc widzimy się rano. Dzień dobry, mamy nowy dzień, jest sobota, 22 sierpnia, godzina 9 rano. Ogarnęliśmy się i schodzimy teraz na śniadanie. Śniadanie zjedzone, no był dosyć spory wybór, najedliśmy się i śniadanie było jakby w formie bufetu, z tym, że nie było można sobie tego śniadania samemu nakładać, tylko był tam za to odpowiedzialny pracownik, któremu się po prostu wskazywało, co się chce i on na talerze nakładał. Wiadomo, w związku z obecną sytuacją na świecie, tak to zostało tu rozwiązane. No dobrze, jedziemy dalej w drogę teraz. Zakupy na drogę zrobione. Nic nie widać, co tu pokazuje, ale trochę jest jakiś przekąsek. Jest godzina 10. Ruszamy dalej. Mamy teraz do przejechania jakieś 650 km. Zobaczymy, jak nam pójdzie.
Jedziemy. No. Şimdi neredeyiz? Urfa yolunda. Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden. Bu kadar. No widać już teraz, że jesteśmy na wschodzie. O, pustynia po prostu. I zobaczcie. Klima na full, już więcej się nie da. I co to daje? Nic. Jest tak gorąco po prostu. Dobrze, że chociaż wykorzystują ten teren. Takie słońce. Będzie dalej też, niech te skały mi tu... Panele słoneczne wszędzie. Ale ile? Się odbija słońce, ale nie otworzę okna teraz w tym opale. Zbliżamy się do Diyarbakır. Bardziej suchego regionu w Turcji nigdzie nie widziałam. Co? Nie ma. Nie, chyba nie. Chociaż jedno drzewo, żeby było. Drzewo? Nawet krzaki nie ma. Nawet krzaków nie ma. Jeszcze 150 do Bitlis. Bitlis dopiero będzie trochę bardziej zielono. Tam będzie trochę wyżej w górach, jest trochę inny klimat. I prawdopodobnie będzie tam padał deszcz, z tego co widzimy w internecie. Zobaczymy. A, tu właśnie widać 153 do Bitlis. Hurra! Teraz pomału tu jedziemy. Jesteśmy już w Bitlis.
stoimy. Nie wiem, co się tam stało, ale korek się zrobił. Coś mi się zdaje, że niestety wypadek chyba był tam z przewodzenia. No, taka pogoda. Tu jednak jest sporo zakrętów. A jeżdżą jak nienormalnie niektórzy, próbują wyprzedzać na Hama. Jedziemy dalej, ale puszczają tunelem też samochody z naprzeciwka, więc nie było widać po drodze, co się stało, ale sądzę, że może był wypadek w drugim tunelu. No to dojechaliśmy cali i zdrowi. Tak. Jest godzina 18:30. No i przejechaliśmy znowu około te 1550 km, czyli ile to tam wychodzi. Teraz czas wyładować wszystko z auta, ogarnąć siebie i mieszkanie. Także teraz kończymy. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog. Jeśli tak, to oczywiście zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się za tydzień w następnym filmie. Do zobaczenia. Grys, rys. Grys, rys. Are you hearing my words? I'm saying to you, 'cause I'm looking in your eyes, you're looking past me.